Czyli zakończyliśmy ten fragment. Potomkowie Judy, rodowód Dawida przez Salomona. Przechodzimy do tego fragmentu. Końcówka już 4 rozdziału, czyli plemiona Izraela i tutaj lewici kapłani pomiędzy. Czwarty rozdział, 24 werset zaczyna się od pokolenia Symeona. Później jest Ruben, Gad i Manases, czyli te zajordańskie. Kto pamięta, gdzie miał przydział ziemi Symeon? No w Judzie, to jest właśnie ciekawe, nie? Że w Judzie, czyli pomiędzy obszarem przydzielonym dla Judy, tam się zmieścił też Symeon, czyli na południu. Nie? Na południu. No i tutaj troszeczkę migawek o Symeonie. Myślę, że takich migawek, jakich nie ma, no też nigdzie w Biblii. Więc wartość rodowodu, że no, jakieś migawki o Symeonie. Jakie to są migawki? Ja to tak wygrubiłem 27 werset, który mówi, że Simei miał 16 synów i 6 córek, lecz jego bracia nie mieli wiele dzieci i wszystkie ich rody nie rozmnożyły się tak, jak potomków Judy. Nie? Czyli generalnie Symeonici nie tak bardzo się rozradzali jak Judejczycy. No i autor tego rodowodu tutaj no, zwrócił na to uwagę, że owszem, ogólnie Symeonici no, nie byli zbyt płodni, ale ten jeden się tutaj wyróżnił, bo miał odpowiednią ilość potomstwa. Dalej, no znowu mamy ciąg imion, który wydaje się może mało interesujący, ale też trochę przeczytamy o podbojach Symeonitów. I to może być dosyć ciekawe i za chwilę powiem dlaczego. Tak od wersetu 38 może przeczytam, 4 rozdział 38. Ci wymienieni tu imiennie byli naczelnikami w swoich rodach. Rodziny ich rozszerzyły się bardzo. Poszli więc aż do wozu Gedor, czyli mimo, że aż tak płodni jak Judejczycy nie byli, ale jednak tak się rozmnożyli, więc szukali swojej przestrzeni. Poszli więc do wąwozu Gedor, aż do wschodniej strony doliny, szukając pastwiska do swoich trzód. I znaleźli pastwisko obfite i dobre, okolicę obszerną, spokojną, bezpieczną, albowiem już przedtem mieszkali tam Chamici. Więc zamieszkali w tym żyzno. Tu jeszcze nie mówi nic, że kogoś tam musieli z tego powodu stamtąd wyrzucić. Ale niżej czytamy. Ci zapisani tu imiennie przybyli za czasów króla judzkiego Ezechiasza. Tu już mamy tą notkę chronologiczną, że możemy zmieścić to mniej więcej w czasie. Zniszczyli ich namioty i mieszkania, które się tam znajdowały. Obłożyli ich klątwą, aż do tego dnia zamieszkiwawszy na ich miejscu, ponieważ znaleźli tam pastwisko dla swych trzód. O, już mamy szczegółowie, że jednak tak pokojowo tam sobie nie zajęli tych miejsc. Niektórzy z nich, 500 mężów, synów Symeona, i znowu, to są migawki historyczne, nie jest tylko rodowód, zwróćcie uwagę, nie? To już jest jakaś dygresja historyczna, która pokazuje pewne fakty z historii tego pokolenia, których próżno by szukać gdzie indziej, w jakiejkolwiek miejscu Starego Testamentu. I według mnie to jest ich też wartość, takich fragmentów. Nie? Więc ci pozostali, ci 500 synów Symeona, udali się na górę Seir. To jest siedziba potomków Ezawa, Edomitów, tak? A na ich czele Pelatiasz, Neariasz, Refajasz i Uziel, synowie Iszjego. Rozbili oni całą resztę Amalekitów, czyli w tym terytorium Ezawa też i Amalekici coś tam mieszali, bo pamiętam, góry Seir to była ta scheda Ezawa, jakbyśmy tam czytali wcześniej w historii. Więc Amalekitów tam rozbili, którzy tam się znaleźli i zamieszkali tam aż do dnia dzisiejszego. I to mnie zastanawia, to sformułowanie aż do dnia dzisiejszego. W takim kontekście powiem, jeśli oni poszli tak dalej na południe w stosunku do ziemi obiecanej, tam wyrugowali tych Chamitów, później w te góry Seir. I pytanie, jakiego czasu dotyczy aż do dnia dzisiejszego? Bo gdyby przyjąć założenie, że to było w czasach Ezdrasza,
Gdyby przyjąć takie założenie, bo też musimy przyjąć inne założenie, że Ezdrasz czerpał z jakichś kronik i kronikarz wcześniejszy napisał aż do dnia dzisiejszego ze swojego punktu widzenia. Nie? Więc to wcale nie jest jednoznacznie powiedziane, że... powiedzieć, to mówimy o księdze, która jest powyznaniowa. Tak. Więc no. Prawdopodobieństwo, że to mógł być Ezdrasz, jest. Ale co by nam to mówiło, że ci Symeonici, ponieważ... poszli sobie daleko na południe, poza granicę Izraela, czy Judy w tym przypadku, to oni przetrwali te wszystkie zawieruchy, jakie miały miejsce w historii i w takim stanie przetrwali aż do powrotu po niewoli babilońskiej. Nie wiem, czy to jest do końca uprawniony wniosek, nie wiem. Jak mówię, to tylko gdyby przyjąć założenie, że to do dnia dzisiejszego dotyczy czasów Ezdrasza, no to bardzo ciekawie się nam rysuje historia tych Symeonitów. Nie? Bardzo ciekawie. To jest też, mówię, wartość tego fragmentu. I nawet mówię, trudno jednoznacznie twierdzić, że było tak albo było tak, nie, bo tych wersji mogło być więcej, ale przynajmniej ciekawa myśl, że oni w poszukiwaniu lepszych miejsc dla siebie mogło się zdarzyć, że przetrwali pewne zawieruchy, które miały miejsce w centrum Judy czy w północnym królestwie. Nie, takie powiedziałbym być interesujące, że akurat Edom nie najlepiej się wpisał w czasie podbojów Babilończyków już, nie? Nawet. Podbojów na Jerozolimę, tak? Aha. To jest takie, no... ciekawe, w każdym razie jest ciekawe i nigdy byś nie zadumał nad tą kwestią, gdybyś nie przeczytał fragmentu z Rodowodów. Ja na to zwracam uwagę, żeby nie myśleć sobie, że te księgi, że ten Rodowód są takie strasznie nudne i tam nie ma nic, co nie przykuje naszej uwagi. Więc już myślę, że wykazałem, że wiele rzeczy jest, które przykują uwagę i dlatego nie warto swoich oczu odwracać od tych fragmentów Biblii. I to jest jeszcze jeden taki, który przynajmniej skłoni do jakiejś refleksji, zastanowienia, że no coś ciekawego wśród tych Symeonitów się wydarzyło, o czym nigdzie indziej nie przeczytamy. Dobrze, teraz mamy pokolenia zajordańskie od 5 rozdziału. I w pokoleniach zajordańskich no też się zaczyna się przed rodowodami pewna dygresja, taka narracyjna, bo mówi, synowie Rubena, pierworodnego Izraela, no ale był on wprawdzie pierworodny, to jest ta dygresja, nie? Był on pierworodnym, no lecz ponieważ skalał łoże swojego ojca, pierworództwo jego dane było synom Józefa, syna Izraela. Więc nie podawało się rodowodu według pierworództwa. Tu znowu jest przywiedziona na pamięć historia Rubena, który skalając łoże swojego ojca stracił przywilej pierworództwa. I jeszcze jedna dygresja. Ja ją dałem na niebiesko ją dałem, bo o Mesjaszu. Chociaż Juda był najpotężniejszym z braci swoich i z niego miał być władca, jednak pierworództwo należało do Józefa. To taka mała dygresja, że wybór Boży co do pierworództwa padł na Józefa, synów Józefa, Manasesa i Efraima. I oni mieli podwójny dział ziemi. Pokolenia było Manasesa i Efraima. A Manases jeszcze podzielony na dwie części, bo część była po jednej stronie Jordanu, a część po drugiej stronie Jordanu. Dobrze, tutaj znowu, czytając o historii pokoleń zajordańskich i tak, gdy sobie próbuję przypomnieć historię z Ksiąg Królewskich, to w zasadzie stosunkowo niewiele jest o tym, o historii pokoleń zajordańskich. Stosunkowo niewiele. Są oczywiście migawki, ale tutaj mamy też historie, których nigdzie indziej byśmy nie znaleźli. Pisze o ich niewoli, że byli wzięci w 6 werset, zwróćcie uwagę. 5 rozdział, 6 werset mówi o Beerze, Beera, którego król Asyrii Tiglat-Pileser uprowadził do niewoli. Był on naczelnikiem Rubenitów. Dalej mamy od 10 wersetu, czy konkretnie w 10 wersecie, taką dygresję, że za czasów Saula prowadzili wojnę z Hagrytami, którzy wpadli w ich ręce, więc zamieszkali w ich namiotach w całej okolicy wschodniej Gileadu. Czyli znowu jakaś migawka z historii, której próżno by szukać gdzie indziej. Za chwilę wróci
wróci ta jeszcze historia z tymi Hagrytami nieco szczegółowiej od 18 wersetu, ale tutaj w międzyczasie jeszcze synowie Gada są pokazani. No i też w 17 wersecie jest taka notka, która nam by ułatwić może umiejscowienie w czasie tej historii, tutaj z tych fragmentów od 11 do 17, że wszystkie ich rodowody zostały sporządzone za czasów Jotama, króla Judy i Jeroboama, króla Izraela. Nie? Czyli narrator nam zostawia taki ślad chronologiczny. Zastanawiam się, zwracając uwagę na to, że pierwsze wersety od 5 rozdziału no mają specyficzny przebieg, jeśli chodzi o te imiona, które są wyszczególnione, bo taki drobiazg oczywiście, ale zaczyna się to tak. 5.1 zaczyna się od Rubena, potem mówi, że no ale właściwie chodziło o to, że jednak było pierwotnie u Józefa, ale tak naprawdę najpotężniejszy był Juda, chociaż pierwotnie było u Józefa i zaczyna się rodowód Rubena. No. Czyli wskazuje się od początku na Judę jako przywódcę, a kontynuuje się potem rozwinięcie tego rodowodu. Tak, no. Tak, słusznie. Dobrze, ale przeczytajmy teraz znowu o tym podbojach z tymi Hagrytami. I tutaj bardzo fajny akcent jest położony. Synów Rubena i synów Gada oraz połowy pokolenia Manasesa, ludzi walecznych, mężów noszących tarcze i miecz, strzelających z łuku i wyszkolonych w rzemiośle wojennym, było 44 760. Gdy udawali się na wojnę, kropka. A rozpoczęli wojnę z Hagrytami, tych, których 10 werset wspomina. Jetur zaś, Nafisz i Nadab przyszli z pomocą przeciwko nim. Dostali się więc w ich ręce Hagryci, wszyscy, którzy z nimi byli. I teraz uwaga, to jest ta dygresja. Albowiem podczas walki wzywali Boga, który ich wysłuchał, bo pokładali w nim ufność. Uprowadzili zaś ich z ich stad 50 tysięcy wielbłądów, 250 tysięcy owiec, 2000 osłów, 100 tysięcy ludzi. Rzeczywiście mnóstwo padło zabitych, albowiem była to wojna Boża. I zamieszkali na ich miejscu aż do niewoli. No skąd byśmy wiedzieli, że te pokolenia zajordańskie toczyły wojnę z Hagrytami i na ich miejscach się osiedlili i mieszkali tam aż do niewoli babilońskiej? No, mamy szczegół historyczny, chronologiczny, wyraźny, który jest, myślę, dla nas też istotny. No i ta pochwała tych ludzi, że podczas walki wzywali Boga, wysłuchał ich Bóg, bo pokładali w nim ufność. To jest też naszkicowana pewna postawa ludzi. Myślę, że podobnie jak Jabez był w swoim bólu, powiedzmy, skierowany ku Bogu, tak samo ci byli skierowani ku Bogu, wzywali Boga, pokładali w nim ufność i dlatego zostali wysłuchani. Myślę, że każdy z nas jest w stanie wyciągnąć lekcję dla siebie podczas, no mówimy tu podczas walki, nie? My właściwie, no nasze życie to jest jakąś walką, bym powiedział, nie? Więc pokładanie ufności w Bogu podczas swojej pielgrzymki, to no, Bóg wysłucha, nie? Bóg nie będzie obojętny na to słuchanie. Myślę, że takie krótkie przesłanie też z tego fragmentu pobrzmiewa. No ale niestety finał, ja tutaj też wytłuściłem wersety od 25 i 26. Finał tych pokoleń zajordańskich. Lecz sprzeniewierzyli się Bogu swoich ojców. Dopuszczali się nierządu z bogami ludów tamtego kraju, które Bóg wytracił przed nimi. Bóg Izraela pobudził ducha króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesara, króla asyryjskiego i uprowadził do niewoli Rubenitów, Gadytów i połowę pokolenia Manassesa. Przyprowadził ich do Hała, Habor, Hara i do rzeki Gozan, gdzie przebywają aż do dnia dzisiejszego. To znowu to sformułowanie dnia dzisiejszego. Też można by zrobić dygresję, czy chodzi o Ezdrasza. I całkiem nie jest nieprawdopodobne, nie? Bo powiedzmy szczerze, że powrót do Jerozolimy to nie był gremialny wszystkich uprowadzonych, nie? Więc ta diaspora pozostała później przez wieki w sumie, nie? Żyli rozproszeni, więc to dnia dzisiejszego mogło też być z punktu widzenia Ezdrasza jak najbardziej aktualne.
ta historia wpisuje się w to, co się mamy w Księgach Królewskich o Samarii, o zdobyciu Samarii i też przesiedleniu ich do różnych miejsc. To jest ta polityka asyryjska, która miała miejsce i myślę, że jest takie równoległe do tego, jak Samaria została pokonana i ostatecznie kres Królestwa Północnego. Tu jedynie nie mamy informacji, że w to miejsce Asyryjczycy zasiedlili jakimiś innymi, więc bardziej o tym jest po drugiej stronie Jordanu. Dobrze, i tak kończy się ta część pierwsza o potomkach Izraela. I zaraz za nią mamy fragment, już ten główny akcent rodowodów, moim zdaniem. I on kontrastuje z tym fragmentem pierwszym akcentowanym, gdzie mieliśmy rodowód Dawida przez Salomona, gdzie właściwie tam było króciutko. No, Salomona rodowód, który się częściowo pokrywa z rodowodem z Ewangelii Mateusza. Natomiast jak zobaczymy, jak rozpisany jest rodowód lewitów, kapłanów, no to to już jest naprawdę zupełnie inna skala. Inaczej to jest ułożone, inaczej pokazane. I postaram się krótko najpierw wprowadzić w kompozycję tego fragmentu, bo według mnie on jest w bardzo interesujący sposób skomponowany. To widać, myślę, tutaj. Mamy najpierw synów Lewiego, które nas doprowadzą do Aarona i Mojżesza i Miriam. Tak się zaczyna ten fragment. Później w szóstym rozdziale od 1 do 4 mamy też o synach Lewiego, Gerszon, Kehat i Merari i ich dzieci. W pierwszym fragmencie doprowadza nas do Aarona, Mojżesza i Miriam, a w tym szóstym rozdziale mówi jeszcze o innych potomkach Lewiego. Ale w środku... Nie ma tego? Teraz ci wystałem chyba w tym najnowszym. Mogłem to przeoczyć. Bo tam później jest też cały ten tekst tego. Tak, może rzeczywiście warto to mieć w całości. I w środku tego pierwszego fragmentu mamy synów Aarona. Mówimy, za chwilę wejdziemy w detale, to zobaczymy to może szczegółowiej, ale na razie chciałem pokazać taki ogólny zarys tego, co tam jest. I dwa ciekawe takie imiona tych kapłanów, które też pokazują nam pewien bieg wydarzeń. Bo Azariasz w 36 wersecie to pisze, że to był kapłan w świątyni Salomona. Czyli jak świątynia Salomona zaczęła funkcjonować, to kapłanem był Azariasz. A jak Izrael był uprowadzany do niewoli, to kapłanem był Josadaka. Nie? I to są takie miejsca w tym fragmencie, które bo tak jest ciąg kapłanów, ale ten był, kiedy świątynia ruszyła, a ten był, kiedy świątynię zburzono, nie? Kiedy został wzięty do niewoli. Na dole mamy też, zaczyna się od kapłanów. I później są, tu w zasadzie w tym końcowym fragmencie, są pokazane, gdzie oni mieszkali. Miejsca ich siedziby, gdzie oni mieszkali. I tu już dla mnie to jest takie ciekawe spostrzeżenie, że Lewici byli rozproszeni w swoich siedzibach po wszystkich plemionach Izraela, z wyjątkiem Dana. Ten brak tego Dana, bo tam ogólnie mówiłem ostatnio, że nie ma Dana, nie? Nie ma Dana. Ale tu jest jeszcze jeden ważny szczegół moim zdaniem, że wśród Danitów nie mieszkał żaden Lewita. Nie, nie mieli ziemi u Danitów. Zwłaszcza, że ziemia Danitów tam niedaleko na północy zdobyta zresztą zupełnie... Oni inaczej, oni mieli gdzie indziej miejsce przydzieloną losem, nie? A gdzie indziej ją sobie później zdobyli. To dla mnie ciekawe, że jest tam nawet Zabulon, bo o Zabulonie też prawie nic nie ma w tych rodowodach. O Neftalim jest tylko jeden wiersz króciutki, ale jak mowa o tym, że Lewici mieszkali pomiędzy tymi plemionami, no to są wszystkie plemiona. I myślę sobie, że w tym
jest pewne przesłanie, że lewici są wszędzie, tylko nie ma ich u Danitów. No, a ci Danici, jak pamiętamy końcówkę Księgi Sędziów, no to tam naprawdę byli bardzo destrukcyjnym elementem w narodzie. Czy nie chce przypadkiem powiedzieć nam narrator, że brak lewiców pomiędzy tymi Izraelitami no był zgubny dla nich? Znowu pokazane, że rola lewity, który był takim Bożym lewitą, powiedzmy, spełniał tą Boży cel, Bożą funkcję, no była bardzo, bardzo istotna. To tak jak mówił, dla mnie mi się narzuciła dygresja, bo czytam, że w ziemi tego mieli takie miasta, takie tam przestrzenie, w ziemi tego takie, w ziemi tego. Nie ma nigdzie o Danitach, to coś u Danitów mieli. Czyli nic nie mieli, więc to jest też ciekawe, że też zignorował autor tych 9 rozdziałów Księgi Kronik, zignorował zupełnie Danitów. Nie? Po prostu ich nie ma, Danitów tam nie ma. Jest imię Dana wśród synów Izraela i to się kończy informacja o Danitach w 9 rozdziałach. To też coś chce nam powiedzieć przez brak. Mówię, mało jest o Neftalim powiedziałem, bo jest tylko jeden wiersz. O Zebulonie jest tylko w kontekście, że pośród niego też mieszkali lewici, ale są te wzmianki, a o Danitach cisza. To taka obserwacja. No i ten centralny punkt to śpiewacy. Tutaj Samuela podałem, za chwilę do tego wrócimy. Ten pierwszy fragment żółty od 6, od 5 do 15, on jak gdyby zaczyna pewien rodowód, a później jest ta przerwa na tych śpiewaków w służbie w 6, 16, 17, później kontynuuje rodowód tych śpiewaków. Tylko może się na nas dziwne wydawać, no, że w tych miejscach akcentowanych są śpiewacy i na główny akcent to są lewici do służby przy przybytku i kapłani przy ofiarach. Nie? Czyli jakby najważniejsze śpiewacy. Nie? I powiem wam, jak dojdziemy do księgi Ezdrasza, Nechemiasza, to odźwierni, śpiewacy, to mieli tam naprawdę niesamowitą rolę do wykonania. Biurokracja. W każdym razie, ale w rodowodzie oni są wyakcentowani, a później widzimy, jaką oni funkcję spełniali w narodzie. Nie? Śpiewacy. Ja powiem wam już dzisiaj, bo może do tego jeszcze wrócimy przy księgach. Czy nie powinno dla nas coś być współcześnie, żeby śpiewanie na Bożą chwałę wyglądało tak naprawdę podobnie jak u lewitów, że to są specjalne służby, nie? Które temu celowi służyły. I to jest dla mnie zastanawiające, że ci śpiewacy są tak mocno wyeksponowani. Później jak będziemy przy królu, no wyleciał mi w tej chwili jeden z tych króli, gdzie lewici są zaznaczeni, no to tam przy jednej batalii będą lewici na początku ze śpiewakami. Taka strategia niewojenna, nie? Bo wojenna strategia to jest puszczenie żołnierzy, a tam byli ci lewici. Znowu pojawiają się ci lewici w całej historii kronik w bardzo ciekawy sposób i już rodowody nam sygnalizują: przyglądajcie się tym śpiewakom, lewicom, to jest coś istotnego. I ten 6 rozdział od 18 do 31 to są 3 rody śpiewaków. Od Hemana, Esafa i Etana. Za chwilę tam przejdę niżej, więc to zobaczymy. Ale tu chciałem pokazać ogólnie ten rozdział, główny akcent rodowodów, jak on kontrastuje z tym pierwszym akcentem związanym z Dawidem, z pokoleniem królewskim. Nie? Tam to jest tylko właściwie ciąg imion i nic więcej. A tutaj nie, tu już jest podział, co oni robią, służby, kto się czym zajmuje i tak dalej. Pokazane, że to jest ważna służba dla tożsamości narodu. Z królestwem może być różnie. Ono będzie raz na górze, raz na dole. Raz pójdziecie w niewolę, coś się wam stanie, ale ta służba lewitów, kapłanów jest przecenna, niezwykle ważna, żeby naród mógł rzeczywiście no się odbudować w przypadku czasów Ezdrasza, Nechemiasza, no i przetrwać dalsze koleje losu. Myślę, że ta rola kapłanów też uzewnętrzni się później w czasach machabejskich, jeśli pamiętamy tamtą historię, no to też rola tych kapłanów była no niezwykle ważna. Ale przejdźmy dalej. No tutaj
to, co właściwie już wspomniałem o tym rodowodzie do Mojżesza, Aarona i Miriam na początku. Później też historia synów Aarona, czyli tych kapłanów, z wyakcentowaniem tych dwóch. Jeden, który był w czasie, kiedy została zbudowana świątynia, to jest 36 werset, to tutaj, a drugi, który poszedł do niewoli. Nie? Dalej mamy kolejne rody Lewiego. No ja tu już nie będę wchodził w detale konstrukcji, ale te miejsca, które są istotne, to przeczytamy. Tutaj 16 i 17 werset, szósty rozdział już, wersety 16 i 17. Po wymienieniu tutaj pewnej historii czy rodów Lewiego, mówi, co z nimi zrobił Dawid. Tych ustanowił Dawid dla prowadzenia śpiewu w domu Bożym, odkąd spoczęła tam arka. I byli na służbie śpiewaczej przed przybytkiem namiotu spotkania, dopóki Salomon nie zbudował domu pańskiego w Jerozolimie. Stawali zaś zgodnie z ustalonym porządkiem ich służby. To jest coś, co dla Księgi Kronik i później Ezdrasza i Nehemiasza ma niezwykłe znaczenie. Jeśli ta księga była adresowana do tych repatriantów, do tych, którzy już żyli, powiedzmy, kilkadziesiąt lat po niewoli babilońskiej, i ta księga miała powiedzieć, słuchajcie, Dawid ustanowił pewien porządek, pewien ład. My ten ład kontynuujemy dzisiaj. Nie? To jest takie przesłanie, zgodnie z porządkiem. I znowu sobie pozwolę na krótką dygresję, co mówiłem też ostatnio. I ten porządek, który oni przywrócili po niewoli babilońskiej, funkcjonował do czasów Jezusa. Czyli to jest 1000 lat historii. Teraz sobie wyobraźmy, że coś za Bolesława Chrobrego by było ustalone i my dzisiaj obserwujemy, co to się kręci. No w naszych realiach to jest absurd, jak tak myśleć w ogóle, nie? A tam to się kręciło 1000 lat. To jest niebywałe z taką bolesną historią. Nie? Więc wpływ Księgi Kronik na to, żeby to mogło tak funkcjonować w tym narodzie, no to jest, no jest bezcenny. Dlatego tak, jak podejdziemy do czytania tej księgi, no to no, zyska, myślę, w naszych oczach wartość tych rodowodów. No właśnie, teraz dochodzimy do Samuela. Tu w 13 wersecie zauważcie, że mamy 6:13 synowie Samuela, pierworodny Joel, drugi Abier. Stop, nie ma dalej informacji o tym, co się działo. Ale już jest informacja, że Samuel był lewitą. Samuel był lewitą. Jak się czyta początek księgi pierwszej Samuela, no to tak niektórzy wynika. Może ktoś otworzy pierwszą księgę Samuela na początku i tam, kiedy jest mowa o Elkanie, o tych ich podróżach, no to kto to był Elkana? Z Ramy, Sufita, z podróża efraimskiego, imieniem Elkana, syn Jerohama, syna Eliku, syna Toku, syna Sufa, Efraimita. Efraimita? Ktoś może powiedzieć, aha, czyli Samuel to był potomek Efraima i księga Samuela gdzieś tak może trochę jakby ten lewicki rodowód nie pokazać wręcz, nie? Więc księga Kronik, refleksja, słuchaj, to są lewici. To, że oni są tam nazwani Efraimitami, to raczej nie chodzi o ich korzenie rodowe, tylko miejsce, gdzie mieszkali. Mieszkali wśród Efraimitów. Bardziej w tym kontekście, bo Samuel ponad wszelką wątpliwość był lewitą. To właśnie mógł składać ofiary. No. I jeszcze parę rzeczy z tym związanych. Nie? Także to nie był taki sobie Efraimita, tylko rzeczywiście lewita. To jest istotny szczegół. Ale mamy dalej kontynuację tych rodowodów. I tutaj już zobaczcie, 18 werset. On tam jest u mnie tutaj na górze. Ci więc stawali wraz z synami swoimi spośród synów Kehata. Heman, śpiewak. Syn Joela, syna Samuela. Bach. Czyli księgi Samuela, o wnuku Samuela już nie mówią w zasadzie nic. Tylko mówią, że ci dwaj synowie
no, tak nie za bardzo poszli za Samuelem, nie? Pamiętacie ten moment, że Izrael chce króla, bo Samuel się zestarzał, a ci jego synowie to tak nie bardzo, nie? No ale tenże Heman, no to jest słynny śpiewak. To jest autor psalmów. A gdybyście jeszcze zobaczyli werset 22, z jakiego to rodu lewickiego oni są? Koracha. I myślę sobie, że tu mamy informację, że psalmy synów Koracha to gdzieś są w tym miejscu, autorzy tych psalmów. Heman Ezrachita jest raz podany, ale nikt nie wiedział, kto to jest Heman, nie autor psalmu. A tu już mamy, Księga Kronik nam pokazuje, umiejscawia tego w rodowodzie. I syn Koracha. W Księdze Liczb, kiedy jest bunt Koracha, to mamy, że synowie jego nie poszli za nim, nie zginęli w tym buncie. Taka tylko krótka zmianka. A tutaj mamy kontynuację rodowodu do takiego Hemana śpiewaka. I psalm synów Koracha w tym momencie jest jakoś umiejscowiony, umocowany. Gdybyśmy nie przeczytali Księgi Kronik w tym fragmencie, no to byśmy byli ubożsi o tą wiedzę. Dla mnie ona była ważna, powiem szczerze, ta informacja o Samuelu, że on jeszcze z Koracha pochodzi, że on jest tym, z tego niecnego człowieka potomkiem, nie? A jednocześnie taki zaszczyt spotkał samego Samuela, no i jego wnuka i tych potomków Koracha, nie? Więc chodzi o to, że księga, pierwsza Kronik, 9 rozdziałów, naprawdę zawiera przecenne informacje, których nigdzie indziej nie można zdobyć. I tu jeszcze raz wersety od 33 do 34, takie miejsce wakcentowane. Bracia ich, lewici, byli przeznaczeni do wszystkich usług w przybytku domu Bożego. A Aaron zaś i jego synowie zamieniali w dym ofiary na ołtarzu całopalenia i na ołtarzu kadzenia, zgodnie z całą posługą w miejscu najświętszym, aby dokonać przebłagania za Izraela według tego wszystkiego, co nakazał sługa Boży Mojżesz. No i to, co powiedziałem, końcówka tego fragmentu, to są te miejsca zamieszkania tychże lewitów i kapłanów. Tutaj ciekawostka może odnośnie tych miejsc zamieszkania, że synowie Aarona, kapłani, mieszkali pośród pokolenia Judy, Symeona i Beniamina. 50 werset. Jak myślicie, dlaczego akurat w tych plemionach? No, to takie wydaje się logiczne, że to były te plemiona na południu, w okolicach Jerozolimy. No, o miastach ucieczki, no myślę, że ten fragment już nie jest taki interesujący. Natomiast te miejsca o tym, że Dawid ich ustanowił do śpiewu, bracia ich lewici byli przeznaczeni do wszelkich usług w przybytku domu Bożego, nie Aaron do jego potomkowie, synowie do ofiar, to jest ten akcent. Mamy lewitów, śpiewaków, mamy tych, którzy są kapłanami i to jest centrum rodowodów. Najważniejsze przesłanie rodowodów, że ci kapłani mieli ważne funkcje do spełnienia i przez te i lewici, i przez te funkcje mogli rzeczywiście być wsparciem dla narodu, pomocą dla narodu. I Księga Kronik już po czasach Salomona będzie w bardzo istotny sposób zwracać na to uwagę. Jak lewici i kapłani, jaki mieli dobroczynny wpływ na królów izraelskich, jeśli ci chcieli się im poddać temu wpływowi. Nie? Więc to też jest, patrząc na przesłanie Ksiąg Kronik, bardzo ważna idea tej księgi. Mamy lewitów i kapłanów i jeśli królowie byli pod wpływem takich bogobojnych kapłanów i lewitów, to królestwo kwitło. A jeśli odwracali się od nich, królestwo popadało w ruinę. Nie? Czyli, a jesteśmy w tej chwili po niewoli, słuchajcie, spotkały nas takie kolejne bolesne historii, nie popełniajmy tego błędu. Mamy kapłanów, mamy lewitów, mamy służbę świątynną, mamy święta, mamy Boże prawo, więc stosujmy wiernie się do tego. Nie? A rola lewity i kapłana to jest tłumaczyć Boże Słowo. Czytać,
tłumaczyć i tam mamy Ezdrasza, który czyta, który wyjaśnia i lud rozumiał, nie? Pamiętamy. Także to wszystko się spina w jakąś logiczną całość i rodowody, które mamy na początku, pomagają temu. Dobrze, przejdziemy do dalszego fragmentu. Nie wiem, czy mi się to uda przewinąć jakoś. To mam coś dalej. Aha, tu będzie chyba widać. Dobra. To jesteśmy w 7 rozdziale. Czyli po Lewitach i kapłanach mamy kolejną porcję Izraelitów, nie? Innych pokoleń, już nie judejskich. Czyli początek Judejczycy, linia Dawida, Judejczycy. Teraz mamy kilka pokoleń izraelskich, Lewici, kapłani i następnych kilka pokoleń kapłańskich. Ty widzisz taką logikę w tym układzie, w kompozycji tego tekstu. Tu będziemy mieli Issachara, Beniamina, Naftalego, Manassesa, Efraima, Asera. Te pokolenia tutaj będą występować. Ale wydaje mi się, że są dwie rzeczy w tym fragmencie. Oprócz tych, mówię, ciąg imion z reguły nie jest taki interesujący rzeczywiście, ale te dygresje, które się pojawiają w tym ciągu, one są dla nas takimi perełkami. Więc mamy bardzo ciekawe... Ja nie wiem, czy patrzycie na tą moją taką mikrostrukturę tego fragmentu. Jeśli nie ma, to tam ja ją powiększyłem mocno. Więc mamy najpierw przegląd synów Issachara, Beniamina, Naftalego. No i później trochę o synach Manassesa i pewna scenka z życia z potomków Efraima. Bardzo ciekawa i kolejna kobieta. I chciałbym, żeby to była trzecia kobieta. Efrata, pamiętamy. Bitia, córka Faraona. No i teraz będzie Szeera. Szeera. Kolejna niezwykła kobieta, która myślę, że wzbudzi naszą sympatię, jak będziemy o niej. Ale ona tutaj jest pokazana, że zbudowała Bet-Horon. A kiedy jest ostatni fragment o Beniamitach, to tam jest też, że Szemet zbudował Ono i Lot. To jest taki, że chce jakby autor w tym ciągu imion tych rodowych pokazać dwie scenki o budowniczych Bet-Horon i budowniczych On i Lot. I okazuje się, że zarówno Bet-Horon, jak i Ono i Lot miały swoje znaczenie w późniejszej historii, więc dlatego zostały wyakcentowane. Ale nas szczególnie zainteresuje owa Szeera, ponieważ będzie to scenka z życia Efraima. Począwszy od wersetu 27, rozdział, werset 20. Przypomnijmy sobie Efraim, czas, w którym żył Efraim. Syn Józefa. W jakim otoczeniu, środowisku on wzrastał? Więc to było takie książątko było, nie? To musimy pamiętać, że ważny jest moment, że sam Efraim to wzrastał w przepychu dworu Faraona. To był rzeczywiście ktoś. Dopiero gdzieś później, jak się zmienił Faraon, jak już czytamy w II Mojżeszowej, dopiero stosunek do Żydów Egiptem był inny, ale ten moment to, że Izraelici, a Efraim, syn Józefa, Józef, dobroczyńca Egiptu, drugi po Faraonie, nie musimy pamiętać, że to jest ten moment. Czyli mamy scenkę z życia Efraima, w tym właśnie czasie. Być może jeszcze Józef żył, bo to oni byli, Józef żył 110 lat, jeśli dobrze pamiętam. No Efraim był dosyć wczesnym, miał chyba około 30, jak był urodzony Efraim Manasses. Więc jeszcze jak umarł Józef, to Efraim miał może około 70-80, nie? Rozumiem, że to były te czasy Józefa, albo całkiem blisko tego czasu. Więc tą dygresję chronologiczną robię, żeby uświadomić sobie, z czym mamy do czynienia w tym fragmencie. Bo to mamy taką migawkę z tamtego okresu. Czym się zajmowały te dzieci Efraima? No,
też myślę sobie, że byli tacy dosyć dobrze postawieni, no ale no, coś tutaj się wydarzyło. Czytam od 20. Synowie Efraima, synem jego Szutelach, synem jego Beret, synem jego Tachat, synem jego Elada, synem jego Tachat, synem jego Zabat, synem jego Szutelach, a także Ezer i Jelet. I czytając w ten sposób, to może ojej, 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 o co chodzi, o co chodzi. Aż tu nagle znowu olśnienie, coś mamy. Zabili ich ludzie z Gad. Proszę na mapę zwrócić uwagę. Pokazuję mapę w tej chwili. Nie mam mapy. Oni byli tu, w Egipcie. Ale zabili ich ludzie w Gad. A to sobie chłopaki wycieczki wybili do ziemi filistyńskiej, tak? To może znaczyć, przynajmniej w biblijnym takim tłumaczeniu, że ci ludzie są z Gad, natomiast niekoniecznie, że synowie byli w Gad. Ale nawet jeśli tu mamy wątpliwość, to jak dojdziemy do Szeery, to nie będziemy mieli wątpliwości, że wycieczki sobie robili. Ale to na razie, nie? Ludzie z Gad uzbroili. Znaczy, no tak, Efraim ich ojciec, no i zabili, tak? A Efraim ich ojciec przez długi czas obchodził żałobę i przychodził. Przychodzili bracia jego, by go pocieszać, nie? Czyli, no, z tymi Gatyjczykami, powiedzmy, zostali zabici. No i Efraim po prostu płakał, nie dał się pocieszyć, nie? Mamy taką historię. Potem zbliżył się do swojej żony, która poczęła i urodziła syna i dał mu na imię Beria, ponieważ stało się nieszczęście w jego domu. I to, co mi chodzi. Jego córką była Szeera, która zbudowała Bet-Horon niższy i wyższy oraz Uzen Szeera. Bet-Horon, tu nie widać tego Bet-Horon na tej mapie, ale to jest ten rejon mniej więcej. Tu. Oni są w Egipcie, pamiętamy, oni są w Egipcie, a Szeera buduje Bet-Horon górne, Bet-Horon dolne. A zobaczcie, drugą księgę Kronik 8.5, ja tutaj dałem taką dygresję, co o tych miastach mówi się już w tych czasach Salomona. No to chyba dalej w czasach Salomona jest, 8 rozdział, druga Kronik, 8 rozdział, 5 werset. Druga Kronik, 8 rozdział, 5 werset. No, ktoś na głos, bardzo proszę. Rozbudował też Bet-Horon górne i Bet-Horon dolne, miasta warowne z obronnymi murami, bramami, zaborami. Nie. No, nie wiadomo, czy takie były od początku te miasta, ale one tutaj wyglądają jako takie monumenty dosyć poważne. No, ale za zabudowaniem kryje się Szeera. No i teraz, co ta informacja o tej kobiecie nam może powiedzieć? Jak na kobietę była niezwykła. No, jakie mamy przykłady z historii biblijnej, że kobiety budują miasta? Bo niewiele jest. Nie wiem, czy są. Miała ikrę dziewczyna, co? No, też musimy rozumieć, ona była w tym w tym książęcym rodowodzie, więc ona, to nie, że ona zakasała rękawy i się brała do roboty i budowała, nie? On miał do tego ludzi z pewnością. Nie? Ale jaką ideę chce nam sprzedać tutaj autor tego, że była kobieta o imieniu Szeera, która zbudowała trzy miasta? No. Pomyślmy, jaka to musiała być kobieta. Nie? I dlaczego autor tego fragmentu, on pokazał nam ją w taki właśnie sposób, nie? Więc jak nawet ktoś spał albo nudził się bardzo czytając te rodowody, no to w tym momencie dostał taki impuls, że no musi się obudzić. No nie wierzę, żeby ktoś czytał ten fragment i takiego czegoś nie zauważył i nie zmusi go do jakiejś refleksji na temat Szeery, wnuczce Efraima, która sławiła się tym, że budowała Bet-Horon niższy, dolny czy górny, dolny i Uzen Szeera. Trzy miasta gdzieś
I to w Palestynie. W Palestynie, w Ziemi Obiecanej. Oni są w Egipcie, a robią wycieczki do Ziemi Obiecanej. Nie? Oczywiście to była pod strefą wpływu Egiptu, nie ulega wątpliwości. Nie? Ale widać, że łączność Izraela, który był w Egipcie, z tą ziemią, no istniał. To też dla mnie ciekawa wskazówka. Nie? Że nie jest tak, że jak oni wyszli z Egiptu, to tak przez całą tą historię, to oni... Ta granica była tak szczelna, że ich tam nie było w tym miejscu. Nie. Oni zrobili wycieczki, to bardzo twórcze wycieczki, bo ta wycieczka tej Szeery, to myślę, że musiała trwać wiele lat i budowa, nadzorowanie takiej budowy, bo sobie domyślam się, że to musiała być kobieta, która nadzorowała pracę nad tymi budowami. No. Czapki z głów, panowie. No. I w drugiej części tego fragmentu, 8 rozdział od wersetu 6, kiedy jest mowa o Beniaminitach, no to, że oni też zbudowali ten ostatni fragment, 12 werset, mówi, że Szemet, on to zbudował, ono i Lot, miejscowości przynależne. Ja tutaj wrzuciłem teksty paralelne, gdzie ono i Lot występuje. I proszę zwrócić uwagę, że zacytowałem Ezdrasza, Nechemiasza, te księgi, które, jak mówiłem miesiąc temu, mi po prostu do patrzenia na całość... Arek, ty nie masz takiego fragmentu. Widzę, że tu panowie się rozpraszają. Po prostu jest ścisły związek rodowodów z 9 rozdziałów z Ezdraszem Nechemiaszem. To jest integralna część. Między innymi takie wzmianki, że tu jest coś, że ktoś zbudował ono i Lot. I moglibyśmy powiedzieć, no to zbudował ono i Lot i tyle, nie? Ale w księdze Ezdrasza i Nechemiasza o tym ono i Lot czytamy parę konkretnych zmian, które pokazują, aha, że to było ważne z punktu widzenia tych czasów, w których to było spisywane. Nie? To jest jeden taki argument, nie wiem, czy nawet ja go podawałem ostatnio za integralnością ksiąg Kronik i Ezdrasza Nechemiasza. To jest jeszcze jeden taki drobny argument. Dobrze, to już może wszystko. Zróbmy w tej chwili przerwę 5 minut, zanim przejdziemy do tej już ostatniego fragmentu z rodowodów. Mam nadzieję, że nie jest to takie bardzo nudne, mimo że sama materia wydaje się taka dosyć mało interesująca.